Zostaw tą muchę! Cześć, Kasia, z tej strony XS, a jest dzisiaj ze mną Nikoleta Tadde. No i będziemy nagrywać tutaj dwa kłamstwa, jedna prawda? No. Kto przegra, ten będzie pił, co będzie pił? Nie wiem, albo sok z cytryny, albo sok pomidorowy. No, a ja jestem za sokiem z cytryny. No w sumie ja chyba też. Ale dobra. Ja nie lubię. Bo nie lubię cytryny. No ja soku pomidorowego też nie lubię. Ja. Też pewnie. A ja lubię sok pomidorowy. Dobra, więc Nikola... Nie, ty zaczynasz. Dobra, ja zaczynam? No to pierwsze. Jak byłem mały... Jak byłem mały, stukłem lampkę nocną. Drugie. Jak byłem mały, zbudowałem domek z kartonu i próbowałem go oświetlić żarówką. Taką, wiesz, mocną żarówką, takie coś, tylko że mocniejsze. No. Gołą, bo w sumie. Bez żadnego kosza, bez niczego. Co prawie wywołało pożar, ale mniejsza z tym. Ale to było w Radzyminie, czy w Torniu? A, już tego nie mogę tak powiedzieć. Jak byłem mały, kochałem wychodzić na dwór. To które? Pierwsze, drugie czy trzecie? Poczekaj. Pierwsze to było o tym, że... Stukłem lampkę nocną. Ale to może być prawdopodobne, bo ty miałeś tam wszędzie Lego. Nikt tego nie mógł dotknąć, nawet ja to pamiętam. Więc to mogło być prawdopodobne, ale nie wiem, że miałeś lampkę nocną. Nie widziałam tego, nie pamiętam tego. Czekaj. Drugie to było? Zbudowałem domek z kartonu i z lampką, z oświetleniem. No ja też budowałam, ale nie wiem. Czy ty... I trzecie? A trzecie? Jak byłem mały, kochałem wychodzić na dwór. No, nie wiem czy w Toruniu, bo ja w Toruniu nie pamiętam, że jak mieszkałeś. Powiedziałem jak byłem mały, w Toruniu mieszkam do siebie 3 lata niecałe. Ale wcześniej... No jak byłem mały, czyli Radzymin, albo Irlandia. Ja w Irlandii nie pamiętam Irlandii. Pamiętam tylko w tym, dobra, to... Chyba trzecie. Trzecie? Kochałem wychodzić na dwór? I to jest złe. Wiedziałam. Te drugie, jak byłem mały, budowałem domek z kartonu. No ja też budowałem. I próbowałem go oświetlić żarówką. Ale podłączyłeś ją? Tak. I prawie wywołałem pożar. Ale mniejsza z tym. No ja mam takie przy tobie, to mam takie dziwne te pytania. Dobra. Pierwsze, miałam się urodzić w Londynie. Urodziłam się w Bydgoszczy. Mam drugie imię. Które jest prawdą, które jest kłamstwem. Moje imię. Coś mi kiedyś mówiłeś, że miałeś się urodzić za granicą, ale nie jestem pewny, czy w Londynie. Ja też nie, znaczy ja wiem, ale... Obstawiałbym, że pierwsze. Miałam się urodzić w Londynie? Mhm. To jest prawda. Prawda? No. Jest. To by goście się Igor urodził, się w Toruniu urodził. No. Nie mam drugiego imienia. Dobra. Więc właśnie to z drugim imieniem no bo coś było potwórne. Ja też nie mam drugiego imienia. Nie też. Dobra, no to trzecie... Nie, drugie ode mnie. To większość osób z was może wiedzieć, ale może też nie wiedzieć, nawet z was, bo to jest związane z moim kanałem. Aha. Zaczynałem nagrywać w wieku 10 lat. Nie. Dwa. Zaczynałem nagrywać w wieku 8 lat. Teraz zaczynałem nagrywać w wieku 9 lat. 10. A, pierwsze, tak? Jesteś pewna? No w 9, no to... Ale czekaj, to jest twój jedyny kanał? Pierwszy? Czy byłeś wcześniej kanał? Ten? Miałem wcześniej. Ten kanał mogę tylko powiedzieć, że mam 3 lata. 9 lat. 9 lat? Słuchaj, czyli jak jest? 1-0 na razie jest dla mnie. No. I teraz jest 1-1. Dlaczego? Tak. W wieku 9 lat. Jakby tak, pierwsza. Nie lubię sushi. Lubię krewetki. Nie lubię Oreo. Oreo kochasz? Jakie było drugie? Lubię krewetki. Nie lubisz krewetek? Pierwsze jest prawidłowe. Nie lubię sushi? Nie lubię Oreo. Co? Toś ty byś niedawno Oreo ze mną. Ja sushi uwielbiam. Toś ty byś ze mną Oreo. W Radzyminie. Nawet to było całe ciasto Oreo. Nie lubię Oreo. Znaczy, kiedyś jadłam, ale nie lubię. Nigdy nie lubiłam. Znaczy, zjem, ale... Jak można nie lubić Oreo?
Jak można nie lubić Oreo? Nie lubię. Nie lubię, znaczy... To nie jest reklama. Ten film nie zawiera lokowania produktu. No ja teraz ten. Boże. Zbliżamy się do najgorszego pytania. Trzeciego tego. Dobra, czy jest na razie 1-1 cały czas? No. Dobra, no to ode mnie. Mam samochód zdalnie sterowany za 5000 zł. Aha. Mam samochód zdalnie sterowany za 4900 zł, a sterowanie za 90 zł. No i trzecie. Raz miałem problem z palącymi się kablami w samochodzie. A skąd nie mam powiedzieć? No nie wiem, często czyściłaś opony. Nie pamiętasz? Nie. Dobra, nie wierzę. Chodzi o tą bramkę? A w tym momencie nie stana, którego już prawie nie ma. Ale to poczekaj. Nie wiem, a zgaduję, nie wiem. Tutaj mogę to podpowiedzieć, że były dwa prawidłowe. Nie można. A, wybieram, bo nie wiem, nie mogę. Źle. B, prawda? Tak, B i C. Raz na zawodach jest filmik, jak zapaliły mi się kable w trakcie nagrywania. No i sterowanie mam słabe, bo za 90 zł, a sam silnik mam za 1800 zł. Słuchaj, mam to wiedzieć. Kolejna. Pierwsza. W sierpniu jadę na koncert Justina. U mnie w szkole będzie konkurs na królową i króla szkoły. Nie lubię różowego, ale ciemnego. A to, że mam ten, to znaczy, że wiesz, to... dobra. To jest prawdą? Aha, teraz już... Prawdą jest drugie. Już chyba będzie konkurs na królową? Tak. Nie. Jak nie? Będzie na królową, a inna króla. Na królową. Będzie tylko na królową. A prawdą jest pierwsza. Fanta. Macie link do jej wywiadu z Justinem. Nie, żartuję, nie ma linku żadnego. Nie klikajcie w jej tło. Nie ma linku. Teraz ty. Przychodzę do zamiany, bo to było czwarte? No. Cały czas jest 1-1. O kurde. Dobra. A wiesz, że jak nikt nie wygra, to obydwoje pijemy? Jeszcze jest dogrywka. Dobra, dawaj. Czwarte. Pewnego dnia w trakcie skakania na rowerze pękła mi rama. Rodzice wiedzą, że skaczę na rowerze. No. Przed skokiem do basenu na rowerze miałem tremę. A raczej do fontanny. Która miała 1,5 metra głębokości. Dobra, drugie. Rodzice wiedzą, że ty skaczesz. Nie wiedzą. Wiedzą. Nie wiedzą. Twoja mama wie. Twoja ta też wie, bo ja nie powiedziałam. Ale oni nie wiedzą. Zanim zaczęliśmy nagrywać, powiedziałeś, że wiedzą. Myślisz, że ja bym zdradził na początku nagrywania tego? Oni się dowiedzieli, że skaczę, ale nie wiedzą. A, dobra. Trzecie sprawy. No ja jej powiedziałam, prawda? No. Ostatnie sprawy złożyłeś. Przed skokiem do basenu na rowerze miałem tremę. Do fontanny. Nie, ja... Parę razy obkrążyłem UMK. Bo nie mogłem się namyślić. Dopiero jak ktoś powiedział, skoczysz, dam ci wódkę. To wtedy skoczyłem, ale i tak wódki nie wziąłem. No. Czwarte, tak? No. Dwa razy w tygodniu ćwiczę. Byłam w Egipcie, nie byłam w Chinach. Byłaś w Egipcie. No to jest prawda. Wiem, mówiłaś. Ćwiczę codziennie. I to jest... Czyli dwie prawdy? No nie no, tu jest dwa razy w tygodniu, że ćwiczę codziennie. Dobra. Ja ćwiczę tego, prawie coś innego. Czyli 1-2. Wyjdźcie tego. Ja bym miała takie pytanie, żebyś co? Znaczy nie może nie te, to szóste. Pewnego dnia chciałem się popisać i mówiłem, że mój telefon jest niezniszczalny. No i zrzuciłem mój telefon i pękła mi szybka. Zbiłem telefon przez 2 złote w kieszeni. I nagrałem film z jazdy skuterem i wróciłem. Drugie. Mówiliśmy o tym. Drugie? No. Na pewno? Tak, że przez 2 złote w kieszeni zbił ci się telefon. Źle. Co? Źle. 10 groszy w kieszeni wtedy było. A,
ale różnica, bo wiem, mówiłeś, bo walałeś nie ostatnio, ale walałeś telefonem w ścianę i tak dziurę. O tej ścianie to może zapomnijmy. Nie, no. Ale to był drugi telefon. Teraz tak. Ostatnio na zawodach zajęłam pierwsze miejsce. Wcześniej na zawodach zajęłam drugie miejsce. Jeszcze wcześniej zajęłam 10. miejsce. Wszystko z zawodami? Tak. Czyli tak, pierwsze były... Jest jeden do dwóch, to mogę strzelać. Też... Trzecie. Że 10. miejsce? Nie. Pierwsze. Jakie zawody? Bieganie. A, no co możliwe. Co ty wolno biegasz? Z dziewczynami. To ja jestem szybszy od ciebie. A nie chodzę na zawody, bo mam astmę. Ups, wydało się. Dobra, przechodzimy do szóstego. Pewnego dnia zająłem 4. miejsce w zawodach pływackich. Pewnego dnia w trakcie skakania na rowerze nadziałem się plecami na korzeń. Pewnego dnia w Halloween, który był niedawno, co był filmik, w trakcie wypadku, jak wjechałem w kolegę, który mi zajechał drogę, wygięło mu się koło, a ja sobie wybiłem kciuka. To jest prawdziwe. A co było pierwsze? Pierwsze? Zawody. Pewne... Tak, zawody. Nic nie mówiłeś, że sobie wybiłeś kciuka. Powiedziałeś, że mówiłaś, więc to jest chyba nieprawda. A drugie to było... Pewnego dnia w trakcie skakania nadziałem się plecami na korzeń. Coś o tym mówiłem. Pierwsze? Pierwsze? Źle. Ostatnie? Tak, ostatnie. Wybiłem sobie kciuka i jej bark przy okazji. Miałem problem z barkiem. Dobra. Moje ostatnie? Teraz ty ostatnie. Mam jedną przyjaciółkę, z którą znam się 11 lat. Mam dwie przyjaciółki, z którymi znam się 9 lat i mam rodzinę w Hiszpanii, to jest prawda. Masz rodzinę w Hiszpanii? No w sumie pierwsze by było prawdą, gdyby było 12 lat. 12 lat się z matką znamy. Trzecie. No dobrze, no trzecie. No. No. 3-1. Przegrałam. 3-1. Więc przechodzimy do challenge'u. Co się dzieje? No chyba nie lubisz czosnku. Nie, chciałam sobie, bo miałam to, wyplułam to ogólnie. Nie lubiłam czosnku. Nie, chciałam to wypić, sorry, nie? Ja tylko wziąłam, bo się przegryzłam dwa razy. Więc jak to się stało? Ja poszedłem położyć grilla, bo się okazało, że nie robimy sobie samemu obiadu, tylko jedziemy na pizzę. Tutaj Nikola czosnek podkłada. No i wyłożyłem czosnek, nałożyłem na łyżkę, a ona jak nigdy wzięła od razu, a ja nawet nie zdążyłem jeszcze grilla odłożyć. No i powiem, nie rób tak, skoro nie mu to wystrzeli. Dziękuję. Szampana na czosnek wypiję, wiesz? Jeszcze pizzę zrobię. No. Super. Dobra, więc dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!